Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku programu Resoraki to Modena. Wiem, dawno nie było. To chyba pierwszy w ogóle odcinek w tym roku. Mam tutaj Jeepa Gladiatora. Mam customowanego Forda Mustanga GT. Mam Forda GT. I mam customowanego El Camino. Rocznik 7.1. Tutaj zakupiony golfiacz w lumpeksie. To jest chyba Welly. Ale zobaczcie, mamy tutaj naklejeczkę. Jest oryginalne Volkswagena. I perełka. Czerwony Fiat 126P. Czyli popularny maluch. Tego kupiłem za 19 zł. Tego chyba 10, z tego co pamiętam. A tutaj o 7,50. Jeszcze akurat stara cena. Tego to nie pamiętam, gdzie kupiłem. Ale możliwe, że też akurat w Pepco. No i tu z Pepco mam jeszcze dwa. Jeszcze stara cena, 7,50. Jeep Gladiator. Akurat zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No i jeszcze ten customowany Ford Mustang GT. Ok. I tak będę je otwierał. Mam to w życi. Akurat chcę sobie je postawić. I raczej nie zamierzam handlować. A właściwie nie planuję. O! Najpierw wywalnię pudełko, bo się nie przyda. Golf, piątka. Welly. Volkswagen Golf. Bordowy, fajny. Tyle, że widzę, że to jest chyba wersja minivan. Akurat takiego nie miałem. Tak, to musi być minivan, bo jest trochę wyższy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Albo to jest zwykły hatchback. Może dlatego mi się może wydawać, że ma małe kółka. Okej, teraz kolejny Welly. Fiat 126P. Fuck. Nie idzie. I widzicie? Dało radę wyważyć. Oj. Dawno nie machałem motylkiem. I uwaga. Voila. Nie będę tutaj tego odklejał. Ale zobaczcie, drzwi się uchylają, bardzo ładnie wygląda, kołpaki jak w oryginale, fajny lakier, no cóż, udał mi się ten zakup. Na wszelki wypadek sobie wezmę jeszcze motyla. Teraz customowany Mustang grafitowy, napis Formula Drift. O, elegancko odeszło. Zobaczcie, tylne koła są czarne, felgi, a tu mamy alufelgę.
Okej, okay. Niedługo muszę, będę musiał podłączyć, bo niestety, ale się rozładowuje, także pyk, siup, żeby już nie ruszać kamerki, podłączamy, a właściwie telefonu, bo tak, ja przecież nagrywam telefonem. Teraz Jeep Gladiator. Brzydko się trochę oderwał. Kartonik od razu wędruje w takim razie do kosza. Szczerze przydałby mi się taki malutki nożyk. Taki skalpel. Do otwierania. No. Opa. Zobaczcie, mamy tutaj motocykle. Połączone są. O, naprawdę ładnie to wygląda. Wysoki Jeep. I oczywiście klasyczna jeepowa maska. No i jeszcze zobaczcie, jak to wygląda. Maska tutaj. Pyk. Właściwie grill, przepraszam, nie maska, tylko klasyczny grill. Teraz Ford GT 40. No. Opa. Siup. No. Opa. Rajdóweczka, właściwie wyścigówka. O kurde. Nie wiem, czy będzie to widać. Gumball 2000. Słuchajcie, wyczaiłem dopiero teraz, że mam Forda GT z wyścigu Gumball 2000. Gumball 2000. Ale jaja. No i co? El Camino. Kurde, to ma normalnie silniki odrzutowe. To El Camino ma silniki odrzutowe. Pięknie wygląda. Płomienie. Felgi. Płomienie też na masce. Ale patrzcie na to, to ma silniki odrzutowe. Dwie duże turbiny. Dwa silniki odrzutowe. El Camino. 71. No to już mordeczki. To by było na tyle. No widzę, że się udało na OneShotie to zrobić. No to cóż, trzymajcie się. Wielkie pozdro. I żółwik.